Kamerzysta znowu oszukał ludzi na pieniądze? Jest to sprawa, o której nikt nie mówi. Adrian Polak uderzył młodego chłopaka, a sprawa trafiła na policję. Freeze tworzy swoją solową płytę muzyczną. Cześć, jestem Ternis, dziś przedstawiam wam naprawdę ciekawe tematy. Tutaj macie ostatnie 10 subskrybentów tego kanału, subskrybuj, aby również się tutaj pojawić. No i zapraszam do oglądania. Czy kamerzysta znowu oszukał ludzi na pieniądze? Po zakończeniu gali Prime MMA i wygranej walki kamerzysty zrobiło się o nim naturalnie cicho. Od ponad miesiąca nic nie wrzuca do internetu, naturalna kolej rzeczy, że ludzie o nim zapominają. Ale zapomnieli również o tym, że kamerzysta miał przekazać pieniądze z pay-per-view na pieski oraz kotki. Przykładowe screeny z Instastory kamerzysty. Kupując pay-per-view z mojego linka, wszystkie pieniążki z mojej części zostaną przekazane na kotki i psy w schronisku, także zapraszam. A na dodatek, rozmawiałem z federacją PrimeMMA.pl i wszystkie pieniądze, które zostaną zarobione przeze mnie na moim reflinku, zostaną przez nich podwojone, aby wesprzeć schronisko, także mamy szansę przekazać rekordową ilość na pieski i kotki, bo z każdego pay-per-view zostanie przekazane aż 20% z całej sumy zakupu. Teraz pewnie część osób zauważy, że kamerzysta sam się gubi w tym, co pisze. U góry napisał, że wszystkie pieniądze, które zostaną zarobione przeze mnie na moim reflinku, a na dole, że z każdego pay-per-view zostanie przekazane 20%. Ale moi drodzy, nie, to i kamerzysta dobrze napisał, ponieważ tutaj chodzi o coś takiego. Przykładowo, cena 30 zł za pay-per-view to jest 100%, a kamerzysta dostaje 10%, czyli 3 zł od każdego pay-per-view, które zakupiła osoba przez jego reflink. Aczkolwiek, jak się podobno dogadał z federacją, te 3 zł miało być podwojone, czyli finalnie miało pójść 6 zł z każdego pay-per-view na schronisko. Mogę coś powiedzieć? Proszę. Z mojego reflinka, ale nie, że reklamuję, tylko po prostu chcę zrobić dobry uczynek. Chcę, żeby przekazać pieniążki na zwierzaczki. Przekazujemy 20% na zwierzaczki, z tego jak zakupią ode mnie. Nie musicie, ale jak chcecie na zwierzaczki przekazać, to możecie. Możecie od kamerzysty. Ja nic nie biorę, ja nic nie biorę z tego. I czy te pieniądze zostały przekazane? Nie wiadomo, ponieważ nie dostaliśmy żadnego potwierdzenia, żadnej informacji, czy to od federacji, czy to od kamerzysty, ani na Instastory, ani w poście, ani w filmie na YouTubie, nigdzie nie było żadnej informacji, czy ta kwota została przekazana. Teraz niektóre osoby pomyślą, że kamerzysta pewnie wpłacił te pieniądze, bądź kupił karmę dla tych zwierząt, tylko się nie chwalił na Instastory, ponieważ nie wypada. Skoro publicznie mówił i pisał, że część pieniędzy z jego reflinka, za którego płacili jego odbiorcy, zostaną przekazane na schronisko, to publicznie również powinien pokazać jakiś dowód, że to zrobił. Ponieważ dopóki nie mamy jakichkolwiek dowodów, potwierdzenia czy paragonów, to jakbyśmy nie mieli nic. Aż sam jestem zdziwiony, że tyle osób o tym wszystkim zapomniało. I tutaj nawet nie mówię o kanałach komentarzy typu Wardęga, Zebo, Rewo czy Aferki, tylko po prostu nawet o zwykłych ludziach, którzy za to wszystko płacili. Ponieważ wpisując w Google frazę kamerzysta pieniądze za pay-per-view, to tylko jedna osoba o tym napisała na wykopie, no i dostała również tylko jedną odpowiedź. Więc jeśli pan Łukasz Wawrzyniak faktycznie zrobił tak jak mówił, to niech pokaże jakiś dowód, jakieś zdjęcie, bądź paragon, potwierdzenie wpłaty. Ponieważ troszeczkę nieładnie w taki sposób promować pay-per-view, obiecując, że pieniądze, część pieniędzy z tego pay-per-view zostanie przekazana na jakieś cele charytatywne, czyli w tym przypadku akurat na schronisko, a później tej obietnicy nie dotrzymać. Moi drodzy, napiszcie proszę w komentarzu, co wy na ten temat sądzicie, ponieważ myślę, że jest to sprawa, którą warto było poruszyć, bo to nie była jakaś błahostka. Tych pieniędzy na pewno się tam sporo uzbierało. Dla przypomnienia, jak Kruszwil miał swoją walkę na FMA z Minimajkiem, to on i Federacja Fame mieli tam wpłacić pieniądze na cele charytatywne i zrobili to. Był film z tego na kanale, było jasne potwierdzenie i ludzie wiedzieli, że nikt nikogo wtedy nie oszukał. No a tutaj sprawa normalnie ucichła. Dzień przed galą Fame 13 miał miejsce nieprzyjemny incydent z udziałem Adriana Polaka. Podszedł on do młodego chłopaka i uderzył go liściem w twarz. Adrian w programie Face to Face wyjaśnił, że chłopak go sam prowokował, Polak początkowo odpuścił, aczkolwiek po kolejnych wyzwiskach podszedł do niego i uderzył z liścia w twarz. Jakkolwiek odbędzie taki program. O, to jest sytuacja, o której bardzo dużo ludzi mówi i nie wiem, czy film, który się ujawni, nie, bo jest film ogólnie, okay, gdzie ktoś nagrał, uderzyłeś jakiegoś ziomalka. Ja mam ten film, mam ten film, faktycznie. A dlaczego ty go uderzyłeś? O co tym chodzi? Bo to jakiś młody chłopak znaczy, stał, myślałem, że usunąłem tym dzieciakom te filmy. Nie, słuchajcie, powiem wam, jaka była piłka. Przyjechałem pod galę tutaj, tak, na face to face. Przyjechałem po moje znajome, weszliśmy, chcieliśmy wejść, wiesz, wchodziły do auta, żebyśmy podjechali pod inne wejście. Jakiś chłopak, nie wiem ile on ma lat, 17 miał, mówi, ty co ty, bierzesz je, żeby je r***ać? Ja mówię, słucham? Mówi, r***ać je zaraz będziesz? Ja mówię, chodź, to cię w***am. Podchodzi taki na kozaku, mówi, podchodzi wykozaczony, patrzy na mnie i co? Ja mówię, dobra, weź, spi***aj. Mówię, nie będę, wiesz, z tą szczelu dyskutował. On, to ty wypi***aj.
Laj. Wstałem po prostu i zajebałem mu liścia, no i tyle. Nie fajnie, że to wyszło, bo myślałem, że usunąłem to tam tym dzieciakom, co to nagrywali, nie chciałem też o tym gadać, ale po prostu szczerze powiem, jakby to do mnie tylko powiedział, to bym się wyjebał na to, ale do moich koleżanek mówi, że co, się liścia dostał, takiego kontrolnego, ojcowskiego. W mojej opinii, jakbyśmy mieli tutaj kogoś winić, to tego chłopaka, który ewidentnie na za dużo sobie pozwolił. W gadce był mocny, aczkolwiek jak konsekwencje zaczęły się zbliżać, to już powiedział, że żartuje. Żartuje, oczywiście, że Polak nie powinien go uderzyć, ale to były emocje i podobna sytuacja była kilka gal wcześniej, dokładnie w tym samym mieście, czyli w Gliwicach, tylko że z Błońskim. Wtedy jakiś dzieciak powiedział, aby wypierdalał z Gliwic, a Błoński go odepchnął. Polak powiedział, że usuwał nagrania tym dzieciakom z telefonów, aby zaretuszować sprawę, aczkolwiek właśnie to, które oglądamy, trafiło do internetu. Na niekorzyść Adriana Polaka cała sprawa trafiła na policję, również o niej napisał Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. Pato celebryta pobił dziecko, zawiadamiamy policję. Adrian Polański, pseudonim Adrian Polak, znany z tego, że prowadzi kanał w mediach społecznościowych i bierze udział w walkach za pieniądze. Dopuścił się czynu zabronionego w miejscu publicznym. Mężczyzna podszedł do grupki nastolatków, stojących na chodniku, znieważających ich wulgarnymi słowami, a następnie uderzył około 15-letniego chłopca pięścią w twarz. Dobra, już nie podkręcajcie, to nie była pięść, tylko liść, a to jest co innego. Potem zmuszał inne dzieci, które były świadkami zdarzenia, do tego, aby nie informowały o tym organów ścigania, groził im i próbował usunąć z ich telefonów nagranie, na którym widać, jak bije dziecko. Czytając to, mam wrażenie, że oni strasznie tą sprawę wyolbrzymiają i manipulują osobami, które nie są zagłębione w temat. Ale nic nie napisali, że młody też powinien ponieść konsekwencje za znieważenie Adriana Polaka oraz jego znajomych. No bo przecież on jest młodszy, to może. Jeśli będą jakieś nowe informacje w tej sprawie, to was poinformuję, także subskrybuj kanał, aby tego nie przegapić, bo sprawa jest naprawdę ciekawa. Freeze będzie tworzył swoją własną solową płytę, już kilka miesięcy temu wam o tym powiedziałem, aczkolwiek jak poinformował Freeze wczoraj na swoim Instagramie, prace już ruszyły. Karol wraz z BRO ogarniali wczoraj pierwsze szlify, pierwszy koncept i poinformował, że efekty tej pracy, czyli piosenki, będą stopniowo wypuszczane. Więc napiszcie w komentarzu, czy chcecie, abym kupił tą płytę i zrobił dla was unboxing na odcinku. Z Kubą właśnie cieszę się, bo spotkaliśmy się, żeby ogarnąć sobie cały koncept na moją płytę. Przygotowaliśmy wszystko, wiemy, co chcemy robić. No i teraz tylko trzeba po kolei każdy projekcik zrobić. Fajnie, był finał i nie było na to czasu. Dopiero teraz mogliśmy się za to zabrać i będziemy systematycznie coś wam dawać fajnego. Więc to na tyle ode mnie, zostaw łapkę w górę, jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś, subskrybuj kanał, aby nie przegapić kolejnych odcinków newsowych, no i do następnego filmu, cześć!